Dzień dobry wszystkie koziorożce, witam Was w horoskopie ogólnym na rok 2022. Horoskop ogólny dla koziorożcy, koziorożec, rok 2022. Jaka jest Wasza obecna sytuacja? Co mi się tutaj pokazuje w tej energii? To jest energia, która mówi o tym, że prawdopodobnie odcinacie się od przeszłości, od tego, co już jest za Wami. Być może od tego 1 stycznia to był taki Wasz symboliczny moment, w którym przeszliście przez jakąś bramę i może rozpoczynacie jakiś nowy etap. Może to się wiązać z tym, że powoli będziecie zmieniać swoje otoczenie, może miejsce pracy, może też niektórzy myślą o tym, żeby pożegnać jakieś tam swoje stany, które mieliście takie wewnętrzne. Także tutaj jest etap odcięcia się. W związku z tym też, że to jest energia mocno mieczowa, tak? No to jest as mieczy, to jesteście bardzo w głowie. Bardzo racjonalnie podchodzicie do wszystkich spraw, które się dzieją wokół Was. Co Wam przeszkadza w tym odcięciu, w tej racjonalizacji? Tutaj mi się to pokazuje. To jest oszustwo, kłamstwo. To jest takie poczucie oszukania, tak? Tak mi się kojarzy, te dwie karty obok siebie kojarzą mi się z tym, że do momentu, kiedy będziecie wibrować w tej energii ofiary, to też trudno Wam się będzie odciąć. Zazwyczaj mówi się tak, że ukojenie przynosi pogodzenie się z czymś albo też wybaczenie. Może warto zastanowić się nad tym, odpuścić. Może im bardziej się wzbraniacie przed czymś, też to bardziej jest widoczne w Waszym życiu. Jakie są korzenie tego problemu? Z czego to wynika? Niektórzy z Was być może nie dostrzegali tego, co się dzieje wokół nich. Mieli takie wrażenie, że sygnały płynące z otoczenia to jest coś, co ich nie dotyczy. Prawdopodobnie przyszedł kubeł zimnej wody i pokazał Wam, że jednak jest inaczej. Także z tego to właśnie wynika. W przeszłości bardzo spontanicznie prawdopodobnie na to reagowaliście. Bardzo szybko. To było na zasadzie akcja-reakcja. I też może kilka mostów sobie z racji tego spaliliście. Takich, do których chcielibyście może powrócić. Ale też to może się wiązać z tym, że chcecie się też odciąć od obwiniania się o coś. Czego możecie się spodziewać w związku z tym, że znacie tutaj te mechanizmy, znacie te historie, prawdopodobnie dopasowaliście też te mechanizmy do Waszej sytuacji. Królowa denarów, docenienie siebie, docenienie każdego doświadczenia, które jest za Wami. Nawet jeżeli to jest coś, co w tym momencie jest dla Was trudne. Ale pamiętajcie, że nie bylibyście sobą, nie bylibyście takim człowiekiem, gdybyście tego nie przeżyli. Widocznie w taki sposób tę sytuację poprowadziła Wasza dusza. Tak, żebyście nabrali tego doświadczenia i przygotowywali się do fantastycznych rzeczy, które Was czekają. Może to nie była ta osoba, może to nie były te osoby, może to nie była ta praca. Macie teraz solidny bagaż doświadczeń, który możecie wykorzystać i docencie się za to. To jest Wasz skarb. Na co możecie liczyć? Co prawdopodobnie będzie się działo? Dalej oscylujemy wokół tych kart denarowych i wydaje mi się, że to będzie w Was silniejsze. To docenienie tego, co przeżyliście, jakie macie doświadczenia. Wy weźmiecie to do siebie, tak jak ta postać z tej karty bierze właśnie te denary.
czwórka, w ogóle czwórki w tarocie, to jest coś solidnego, tak? To są solidne podstawy do tego, żeby zacząć coś budować. Możecie liczyć na to, że osiągniecie pełnię spokoju, ale też z taką świadomością będziecie odczuwać tę pełnię, że dużo was to kosztowało. Ale to, co wasze, to weźmiecie i już tego nie oddacie, bo zasłużyliście na to. Zasłużyliście w 100% na to, co jest przed wami. To oczywiście może też się wiązać z pewnego rodzaju stabilnością finansową. Już nie będziecie odczuwać takiej presji tego, że być może ktoś gdzieś w otoczeniu chce was oszukać albo tracicie nad czymś bądź nad kimś czas. Tutaj jest właśnie w tej czwórce denarów pokazany spokój i taka stabilizacja. Idziemy dalej. Jak widzicie się w tej sytuacji? Wydaje mi się, że wy już wibrujecie w takich energiach. Wy już jesteście tą sytuacją, nastawiliście te swoje odbiorniki, te fale energii i powoli, powoli to będzie się wam materializować, realizować. Jak natomiast widzą was inni? Jako kogoś, kto sam dochodzi do wszystkiego, co sobie założył. Tutaj jest duża doza mądrości, doświadczenia i też mówiłam o tym doświadczeniu. Tylko ludzie, którzy was obserwują, oni nie widzą tego wszystkiego, tego, co się dzieje w środku was. Być może karania się za jakieś raptowne ruchy, być może tego żalu, który wynika z odcinania się od spraw, które wam nie służą. Tutaj jest pokazana taka czysta mądrość, doświadczenie i dążenie do realizacji swoich planów, marzeń, ale w taki autonomiczny sposób. Sama sobie jestem sterem i żeglarzem. Jakie są wasze nadzieje i obawy? Ja myślę, że wy poprzez tego asa mieczy, czyli przez to odcięcie, chcecie rozpocząć jakiś etap w waszym życiu na nowo. I to po części klei się z tym, o czym mówiłam na początku tego czytania, że takim momentem granicznym dla niektórych z was właśnie może być ten nowy rok, 2022, może postanowienie, że będziecie zupełnie inaczej wibrować, żebyście zaczęli widzieć wymierne efekty. Ale tutaj też pamiętajcie o tym, że żeby coś przyszło nowego do waszego życia, musicie zrobić na to miejsce. Czyli odciąć coś, co już wam nie służy. Jak chcecie w szafie mieć jakieś nowe rzeczy, to też zazwyczaj robi się takie czystki czasami, tak? Zmienia się garderobę. Jak chcecie nalać do szklanki czystą krystalicznie wodę, a macie tam jakieś resztki, to też musicie opłukać tę szklankę albo ją wymyć i wlać wtedy tę czystą wodę i z niej korzystać. Także tutaj to działa na takiej zasadzie. No i jaki jest ostateczny wynik? Pełnia zadowolenia. Wychodzicie już z tych mieczy w energię kielichową, dojrzałości takiej totalnej. Znajdujecie to, czego szukacie. I dla różnych ludzi będzie to zupełnie coś innego w tym królu kielichów. Ja bym powiedziała, że to jest znalezienie tego spokoju, złotego środka. Może dla niektórych to jest znalezienie partnera, partnerki, osoby, z którą właśnie w taki sposób wibrujecie, z którą rezonujecie. W tym królu kielichów mogliście się pokazać zarówno wy, jak i osoby, sytuacje, których pragniecie, których szukacie. I to jest piękne podsumowanie właśnie tego układu. Być może taki reset szykuje się w tym roku 2022. Mam nadzieję, że pod koniec tego roku będziecie mogli powiedzieć o sobie, jak i o ludziach wokół was, że czujecie się tak spokojnie,
jak ten król kielichów na tej karcie. Także takie informacje dla Was, kochani, jeśli chodzi o czytanie ogólne, o horoskop ogólny na rok 2022. Ściskam Was mocno i życzę udanego roku.